Partnerem tego odcinka jest Ośrodek Rozwoju Kreatywnego i Turystyki Konnej. Ignacówka w Mostkach. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś. To już nasze drugie spotkanie w pracowni Pana od Plastyki. Na początku chciałbym bardzo Wam wszystkim podziękować za nadesłane prace. Były tak niesamowite, że nie mogłem zdecydować się, które Wam pokazać, więc zobaczmy je wszystkie. Filip, Hania, Julka, Rebeka, Alinka, Julka, Ania, Mija, Pola, Tristan, Wiktor, Nela, Ania, Ewa i Marysia, Gucio, Iga, Marysia, Dawid i Jaś, Nela, Wiktor. Bardzo Wam dziękuję za Waszą pracę. Świetnie się spisaliście. Jeśli uważasz, że treści, które proponuję Twojemu dziecku, są atrakcyjne i wartościowe, to zachęcam Cię do wsparcia mojego marzenia. Pan od Plastyki buduje pracownię na kółkach. Twoja wpłata będzie dla mnie też ogromną motywacją do realizowania kolejnych filmów. Link do zrzutki znajdziesz w opisie tego filmu. Zanim nasze spotkanie rozpocznie się na dobre, najpierw chciałbym Wam coś pokazać. Pójdziemy na krótki spacer po Suchedniowie z moimi psami. Poznajcie moje psy. To Szaruga i Zorza. Są bardzo aktywne, więc musimy czasem wyjść na dwór. Chciałem Wam przy okazji pokazać murale, które udało mi się namalować w moim mieście. Przedstawiają różne ptaki, które można spotkać w okolicy. To sikorka, kowalik i jaskółka dymówka. Ze znajomymi namalowaliśmy też mural z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przedstawia karabin, do którego wetknięte są kwiaty. Nigdy więcej wojny. Ten mural za to stworzyliśmy z seniorkami. Przedstawia gołębicę, którą Noe wypuścił podczas potopu. Koniec tego spaceru. Wracamy do pracowni. Ale zanim opowiem Ci o Banksym, mam dla Ciebie dwie zagadki. Pamiętaj, zachowaj odpowiednią odległość oczu od ekranu. Dziewczynka dostała od kolegi balony w kształcie serc, ale zerwał się silny wiatr i część z nich jej zabrał. Policzysz, ile jej uciekło? Policzmy je razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poszło Ci doskonale. Czas na drugą zagadkę. Za chwilę zobaczysz dwie fotografie. Różni je 7 elementów. Znajdziesz je wszystkie? Za chwilę pojawi się rozwiązanie. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, zatrzymaj film. To było trudne zadanie. Jeśli udało Ci się znaleźć wszystkie różnice, to super. Jeśli nie, następnym razem na pewno się uda. Słownik artysty. Batik. To ręczna technika zdobienia tkaniny, polegająca na wykonaniu wzorów roztopionym woskiem. Biskwit. To dzieło wykonane z gliny po pierwszym wypaleniu. Niepokryte jeszcze szkliwem. Bokeh. To termin fotograficzny, który określa rozmycie tła lub pierwszego planu. To fotografia Cartier-Bressona. Artystyczny angielski. Sztuka. Po angielsku to art. Powiedzmy to razem. Art. Ulica to po angielsku street.
powiedzmy to razem. Street. Street art to sztuka uliczna. Powtórzymy razem. Street art. Wspaniale! Przechodzimy do głównego tematu naszego spotkania. Kim jest Banksy? Oto jest pytanie. Problem polega na tym, że nie wiadomo. To anonimowy artysta mieszkający w Londynie. Zajmuje się sztuką uliczną. Jego prace powstają w różnych miejscach w Londynie, ale też na całym świecie. Dlaczego Banksy się ukrywa? Bo wszystkie jego działania są niezgodne z prawem. Uwaga! Ważne! Bez zgody właściciela obiektu nie można na nim malować. Dlatego Banksy się ukrywa, aby nie zostać ukaranym. Jego prace poruszają bardzo różną tematykę. Pamiętasz, jak mówiłem, że dzieło sztuki jest komunikatem? Banksy bardzo dużo chce nam powiedzieć. Podejmuje bardzo różną tematykę. Na przykład taką, że robimy za dużo zakupów. Albo że nie zgadza się na to, aby dzieci pracowały. Często porusza też tematykę wojny i pokoju. Swoje prace tworzy z wykorzystaniem szablonów. Jest to dużo szybsza forma sztuki ulicznej niż tworzenie graffiti. Za chwilę zaczynamy nasz warsztat. Ale najpierw rozgrzewka. Wykonujemy powolne ruchy w lewo i w prawo. Teraz na boki. Rozgrzewamy ręce, robimy fale. Teraz palce. I nadgarstki. Uff, jesteśmy gotowi. Zaczynajmy. Do tego ćwiczenia potrzebne Ci będą farby, pędzel, woda w kubeczku i kilka kamieni, które wcześniej należy oczyścić ciereczką z piasku. Kamienie pokolorujemy w piękne owady. Ja pierwszą stworzę biedronkę. Pokoloruj cały kamień na czerwono. Następnie dodaj kolor czarny. Kropki staraj się robić w nieregularny sposób. Nie musisz się trzymać symetrii. Ja akurat miałem przyklejane oczy. Ty możesz po prostu je namalować. Kolejny owad chciałbym, aby był w pełni symetryczny. Postaraj się, aby po lewej stronie był taki sam jak po prawej. Możesz puścić wodze fantazji i stworzyć owada, który nie istnieje. To na przykład kolorowa stonka. Pamiętaj, aby kolory dodawać w symetryczny sposób. Moje owady zamieszkały już w ogródku. Bardzo chętnie zobaczę Twoje prace. Możesz mi je wysłać na Facebooku. Ciekawostka. Symetria to rodzaj kompozycji. Wyobraź sobie, że przez środek obrazu biegnie linia. Aby obraz miał kompozycję symetryczną, wszystko, co znajdzie się po lewej stronie, musi mieć swoje odwzorowanie po stronie prawej. Spójrz na przykład z sercami. Kiedy po lewej stronie pojawi się jedno serce, aby obraz był symetryczny, w takiej samej odległości od osi symetrii, musi pojawić się drugie takie samo serce. Oś symetrii jest tylko w naszej wyobraźni. Nie musi ona znajdować się na obrazie. Czas na drugie ćwiczenie. Przygotuj kartkę A4. Złóż ją na pół. Następnie przerwij lub rozetnij ją. Wykonaj to samo z każdą kolejną kartką, która powstanie.
ten sposób otrzymaliśmy cztery kartki. Jedną dużą, jedną średnią i dwie małe. Złóż każdą kartkę na pół. Na każdej połówce narysuj pół serca. Następnie wytnij je nożyczkami. Pierwsze serce gotowe. Powtórzmy tę czynność na każdej kartce. Postaraj się, aby każde serce miało inny rozmiar. Świetnie ci idzie. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, zatrzymaj film i dołącz do mnie, kiedy ukończysz ten etap. Przygotuj kolejną białą kartkę. Może być formatu A4 lub A3. Wyobraź sobie, że przez środek kartki biegnie linia. Ona będzie nam wyznaczać oś symetrii naszego obrazu. Największe serce odbijamy na środku kartki. Moje serca będą czerwone, ale ty możesz wybrać dowolny inny kolor. Możesz użyć pędzla lub tak jak ja gąbeczki. Jeśli nie masz specjalnej gąbki, możesz użyć starej gąbki do mycia naczyń. Następnie odbijamy mniejsze serce. Po dwóch stronach dużego serca. Wykonujemy kolejne serca, wykorzystując nasze szablony. Staraj się, aby każde serce miało swoją parę po drugiej stronie osi symetrii. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, zatrzymaj film. I wróć do mnie, gdy skończysz ten etap. W ten sposób powstał nam piękny obraz. Każde serce ma swoją parę, oprócz największego, ponieważ ono wyznacza nam środek. Teraz możemy dorysować sznurek do każdego serca. W ten sposób stworzyliśmy obraz balonów,
które zabrał dziewczynce wiatr. Świetnie ci poszło. Jeśli chcesz, możesz oprawić swoją pracę w ramkę. Na pewno świetnie będzie prezentowała się na ścianie. Ciekawe, czy pamiętasz, jak powiemy po angielsku sztuka uliczna? Street art. Świetnie, powiedzmy to jeszcze raz. Street art. Spotkanie z panem od plastyki dobiega końca. Bardzo ci dziękuję za twoją obecność i zaangażowanie. Jeśli podobał ci się ten odcinek i nie chcesz ominąć następnego, zasubskrybuj mój kanał. Na dole w opisie filmu znajdziesz listę potrzebnych rzeczy do kolejnego odcinka. Życzę ci wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia za kilka dni. I oczywiście czekam na zdjęcia twoich prac na Facebooku.